Twoje śmieci, twoje pieniądze, twój wybór. Nie może być wolny naród, który ma zniewolonych obywateli, mówił podczas obchodów Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk, miasta, które odzyskało niepodległość niemal rok później niż reszta kraju. Po wybuchu I wojny światowej, kiedy starli się ze sobą trzej zaborcy, dla Polaków była to szansa na zrzucenie jarzma niewoli, szansa na odzyskanie niepodległości. Ruszyły do walki polskie oddziały zbrojne, początkowo drużyny strzeleckie, później legiony dowodzone przez Józefa Piłsudskiego. Wojna zakończyła się w 1918 roku, a 11 listopada Józef Piłsudski jako naczelnik państwa polskiego przejął władzę cywilną i wojskową. Ale jak wiemy, wolność do Suwałk i na Suwalszczyznę przyszła dopiero w sierpniu 1919 roku, 13 września 1919 roku marszałek Józef Piłsudski podczas pobytu w Suwałkach mógł powiedzieć do Suwalczan: dzisiaj ziemia wasza jest wolną. To te słowa marszałka znalazły się na cokole tutejszego pomnika wystawionego Józefowi Piłsudskiemu. 105 lat po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą, 11 listopada jest dobrą okazją, by zastanowić się nad najwyższymi wartościami w życiu każdego narodu, uważa włodarz współczesnych Suwałk. Kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zachęca nie tylko do oddania czci bohaterom za ich męstwo, ofiarność i przelaną krew, ale również skłania do refleksji nad przyszłością naszego państwa i mieszkającego w nim od wieków narodu. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. Każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy. Mamy możliwość decydowania o sobie, o tym, gdzie i jak chcemy żyć i mieszkać. Nasz kraj się rozwija, mimo przejściowych kryzysów, których przecież nie sposób uniknąć. Wiemy, że nikomu nie wolno narzucać poglądów czy preferencji politycznych. Warto jednak docierać do świadomości ludzkiej. A w sprawach najważniejszych, związanych z bytem narodu i z prawidłowym funkcjonowaniem państwa, niezależnie od różnic politycznych, które są przecież rzeczą normalną, naturalną, powinniśmy umieć się porozumieć i ze sobą współpracować. Prezydent miasta nawiązał w wystąpieniu do wyborów powszechnych, jakie odbyły się w styczniu 1919 roku. Wzięło w nich udział aż 78% ówczesnych obywateli. Było olbrzymie pragnienie współdecydowania o losach kraju, o losach naszego narodu. W czerwcu 1989 roku, czyli w tych historycznych wyborach dla nas, przy lepszej oczywiście informacji, komunikacji, do wyborów poszło 62% naszego społeczeństwa. Podobnie jak w roku 2019 frekwencja wyborcza była na podobnym poziomie, bo wyniosła 61,74. Miesiąc temu w wyborach parlamentarnych udział wzięło 74,38% uprawnionych, czyli niemal tyle samo, ile w 1919 roku. Ostatni wynik wyborczy jest zaprzeczeniem głoszonych w ostatnich latach tez o upadku aktywności obywatelskiej. I wszystko to ma miejsce w dobie wzrastającego poziomu życia, globalizacji. Ale można zadać sobie pytanie, a czy do tego zrywu aktywności społecznej musi dochodzić wtedy, kiedy czujemy zagrożenie dla naszych swobód obywatelskich i w proteście do rządzących. I warto też zadać sobie od czasu do czasu pytanie, co ja mogę zrobić dzisiaj dla Polski, co ja dzisiaj mogę zrobić dla swojego miasta. Obecny na obchodach poseł Jarosław Zieliński wspomniał o wielkości i sile I Rzeczpospolitej, ale też przywołał fakty historyczne z późniejszego okresu. Polska nie odzyskała 105 lat temu niepodległości na cały ten czas, który nas dzieli od tamtej daty. Odzyskała lat 20, potem przyszła II wojna światowa,
czwarty rozbiór Polski przez mocarstwo wschodnie i zachodnie, Niemcy i Sowiecko-Rosję. Potem dostaliśmy się na półwiecze pod wpływy sowieckiego imperializmu, komunizmu i trzeba było znowu walczyć o pełną naszą niepodległość i suwerenność. Więc tak z tego okresu 105 lat, mniej więcej połowę tego czasu jesteśmy państwem niepodległym, ale przez połowę jeszcze niestety nie byliśmy, trzeba było znów o to walczyć. Łatwo w naszym położeniu geopolitycznym niepodległość stracić, ale trudno ją odzyskać, podkreślił parlamentarzysta. Dzisiaj również jesteśmy na zakręcie. Popatrzmy, co się dzieje wokół nas. Polska niestety od wieków była przedmiotem zainteresowania silniejszych od nas na wschodzie i zachodzie. Odżył rosyjski imperializm, obok naszych granic toczy się wojna, a w zasadzie toczy się wojna na polskiej granicy, jeżeli weźmiemy pod uwagę hybrydową wojnę na granicy polsko-białoruskiej. Ale i Ukraina niedaleko nas przecież została zaatakowana przez rosyjski odwieczny imperializm. Ale mamy także zagrożenia z Zachodu. Chcieliśmy być i chcemy nadal być członkiem Unii Europejskiej, ale pojawiają się tam też tendencje, które powoli, które w sposób może nie taki bardzo manifestowany, nawet dla niektórych niezauważalny, może usypiający, prowadzą do tego, żeby ograniczać państwowość, suwerenność, wolność państw należących do tej struktury, do której wstąpiliśmy jako suwerenne państwo polskie. Pierwsze publiczne wystąpienie po wyborze do parlamentu wygłosił Jacek Niedźwiecki. Po krótkim rysie historycznym powiedział: życzę nam wszystkim, abyśmy potrafili cieszyć się wolną Polską i ją szanowali. Życzę Państwu radosnych obchodów Święta Niepodległości. Chwała bohaterom i cześć ich pamięci. Senator Marek Komorowski postawił zgromadzonym szereg pytań poprzedzonych syntetyczną opowieścią o przyczynach utraty niepodległości na okres 123 lat. Uzupełnił je refleksją opartą o historyczne przemówienie marszałka Senatu z 1928 roku. Czy z tej bolesnej lekcji historii wyciągnęliśmy wnioski? Czy dzisiaj, w obliczu zagrożenia wojennego ze strony Rosji, potrafimy mówić jednym głosem w naszych polskich sprawach, zarówno wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz, choćby w Unii Europejskiej? Czy jesteśmy gotowi, a raczej na co jesteśmy gotowi, by bronić naszej suwerenności i niepodległości? Pamiętajmy, że w 1918 roku, po zdobyciu niepodległości, wielką troską ówczesnego pokolenia było utrzymanie niezawisłości ojczyzny. Wspomniał o tym marszałek Senatu Julian Szymański w swoim przemówieniu z dnia 10 listopada 1928 roku, w którym między innymi powiedział: urzeczywistniły się przepowiednie wieszcza Adama Mickiewicza. Przyszła wielka powszechna wojna, która zapoczątkowała nasze wyzwolenie, a poszły w niwecz przewidywania Fryderyka Pruskiego o wiecznym sojuszu państw zaborczych w celu ujarzmienia Polski i niedopuszczenia do jej wskrzeszenia. Ziściły się dążenia bohaterskich powstań, spełniły się marzenia i dążenia ojców naszych. Jesteśmy wolnym narodem, mamy własne państwo, możemy sami budować swe życie zbiorowe. Po zdobyciu niepodległości wielką troską obecnego i przyszłych pokoleń jest utrzymanie niezawisłości ojczyzny oraz zabezpieczenie dobrobytu i kultury najszerszym masom składającym nasz naród. Wszyscy o tym wiemy, wszyscy to czujemy. Ówczesny naród rozumiał, że wolność wyrazić się musi w wielkim poświęceniu dla państwa, uczciwej pracy, trosce o dobro wspólne, wyrzeczeniach, a nie własnych korzyściach. Budujmy więc Polskę silną, dostatnią i bezpieczną, apelował. Dbajmy o rozwój Polski i naszych małych ojczyzn. Dbajmy o nasze rodziny. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dbajmy o Rzeczpospolitą. Życzę
dobrego świętowania.